Witam w kolejnym odcinku. Tutaj już mamy pofugowane. Jesteśmy na drugi dzień. Powysychało wszystko. Czoła podoklejane. Trzeba je tylko teraz tarką przelecieć, zagruntować i wyrównać. Wszędzie pofugowane. Tu połączenia ślizgowe to samo. Pyk, pyk. I teraz bierzemy się za spojnowanie łączy. I teraz tak. Teraz wielkie podziękowania dla Łukasza Warchoła. Nie wiem, czy to się odmienia nazwisko, czy nie. Warchoł, Warchoła. Z gipsowo.pl otrzymałem od niego, od nich Zundera. A to z takiej paki, nie żeby go jakoś zareklamować, że o, Delco Zunder najlepszy na świecie, kupujcie, wiecie, o co chodzi. Ale oglądnął mój film dotyczący spojnowania, jak jeszcze spojnowałem tam te różowe płyty i tam się wypowiadałem na temat rolki od Homaxa i od Delco, że kiedyś pasowała, później nie pasowała, ja przyrzydziłem, no i chyba pan Łukasz się nade mną zlitował i wysłał mi Zundera. Dostałem go za darmo. Tak więc starego Homaxa też oddałem w dobre ręce za darmo. Nie mam teraz na porównanie, żeby wam tutaj pokazać. Ale z tego, co widzę, to jest tak. Tak na szybko, bo na razie nie będę żadnej opinii wydawał, jak się tym robi. Tak na szybko, co jest lepsze od tego starego, powiedzmy, Homaxa Delco. To, że tak. Tutaj się otwiera. Jeden tylko klips, nie tak jak tam trzy klipsy i się ściągało całe, tylko jeden klips i tu już jest zrobione to na zawiasie. Z dwóch stron jest tasiemka do łapania, albo prawa, albo lewa, jak komu wygodniej. Łatwiejsza regulacja podawania masy, lekko to chodzi, nie trzeba kręcić, czasami to dobrze nie działało, znaczy działało dobrze, ale trzeba było się pomęczyć i ta listewka, co tutaj wychodzi, ona się czasami przekrzywiała, a to jest tylko pyk, pyk, bardzo sprawnie to idzie. Zobaczymy, jak będzie masą napompowane, naładowane. No i sprawa tych rolek, nie? Jak to się zakłada? No chyba tak, nie? O, pyk. Tu mamy do narożników wewnętrznych. Ściągamy, przekręcamy. To wiadomo, nie? Każdy, kto w tym siedzi, to wie, o co chodzi. Szybka zmiana. Jeżeli robimy połączenia płaskie, chcemy narożnik wewnętrzny przejść, przekręcamy. Jest spoko. Z minusów, jakie zauważyłem, to moim zdaniem wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, tylko że pojemność jest większa. W starym Homaxie, powiedzmy, jak to jest nowy Zunder, no to w starym Delco Homaxie było gdzieś o tyle masy, nie? Tu jest gdzieś o tyle więcej, z czego może to stać się cięższe. I jak naładujemy całego, to może łapa nas boleć. Akurat ja mam taki problem, że jak długo trzymam w górze, to mnie boli. Tak więc taki minus tutaj może być. Ale na razie jest spoko. No i dodatkowo przysłał mi jedną rolkę Fibafus, czy jak ktoś tam czyta, Fibafus, nie wiem. Taśma flizelinowa z
opowieści znajomych petarda. W pewnych sprawach się nie sprawdza, w pewnych sprawach, w pewnych momentach. Czyli wiadomo, w narożniki wewnętrzne tego nie damy, bo się nam połamie, rozetnie. I na przykład jak robimy połączenie ślizgowe i odjedziemy za, no powiedzmy tam 2 mm, 3 mm za daleko od ściany, to nie jesteśmy w stanie później tego dosunąć do krawędzi, tak jak w przypadku taśmy papierowej, bo się może podrzeć. No ale to sobie sam stestuję i będę wiedział, czy tak jest, czy nie. No i podobno jak nasiąknie, to się nie przerywa, jak siedzi w maszynce. W maszynce. Czapa na to mówi myszka, nie? Jak korektor. Pamiętacie takie kiedyś korektory? Kółeczko, no i tak samo wygląda. Kółko, taśma, pięknie. Jak myszka. Tylko dla dużych dzieci. A nic, rozrabiamy, ładujemy. Zobaczymy, czy shit badziew, czy takie samo jak delko. No. Ładujemy i lecimy. Rydwan Volume 2. Czekaj, sobie startuję. O, te sobie nabite pełne, to ciężkie. No jedziemy. Czekaj, bo tu rękę ciągnie. Tyle tego pytam jest. No to dawaj. Ale tu odjedź. Kurwa. Jeszcze spokój. Spoinowanie zakończone. Pokazałem tylko takie krótkie ujęcia. Jak na rydwanie lecieliśmy tą długość. Najpierw pokażę, nie ma co pokazywać łączenia. Na razie jest tylko papier wtopiony, ale nie jest zamknięty w masie, bo jeszcze robiliśmy na poddaszu. Tam nie nagrywam, no bo spoinowanie, no to macie filmy na innym moim, macie filmy, no na in... Jezu. Macie wgląd na to na innych moich filmach. O, tak to będzie dobrze powiedziane. Tak więc nie ma sensu pokazywać znowu tego samego. No ale tak wygląda poszpachlowany sufit. Najgorzej było w tych wnękach. A tu oczywiście wiadomo, trzeba się wyginać do tyłu. Tutaj też było ciężko, bo bardzo mało miejsca tu było na tego zundera, na tą myszkę. Za dużo pracy, za szybko i już mi się język plącze. Co to miał być? Nie wiem. Tak to wygląda. Tutaj było ciasno, bo tu jest tylko chyba 14 czy 14 cm, to tym spoinerem ciężko było się tam wciś. Śrubek jeszcze nie robiliśmy. Śrubki jutro, jak będziemy zamykać połączenia.
te oryginalne. No jeszcze trzeba później taśmy na różne powklejać i takie pierdoły. Co do Zundera. Albo co do taśmy. Na początek. Zrobiłem nią tylko dwa łączenia. Tu i tu. A nawet nie zrobiłem, bo zerwałem tą taśmę z powrotem w pizdziec. Ponieważ nakładając na sufit, ta rolka ostra po prostu dziurawiła mi tą fliwelinę i ją cięła na trzy części, albo na dwie części nawet. Jedno połączenie tak zrobiłem, przecięło mi, nie wiem, może za mocno nacisnąłem czy coś. Drugie połączenie też przecięło, to już się zdenerwowałem, wyciągnąłem to, wywaliłem, nie próbowałem, no. Ja na pewno jeszcze może kiedyś spróbuję tym zrobić, ale jakbym miał robić połączenia ślizgowe tym, to już sobie to wyobrażam. Pracę na tym, tak więc na tą chwilę dziękuję za to. Może spróbuję kiedy indziej, ale na tą chwilę paf. Co do Zundera, to tak. Mówiłem, że otwieranie na zawiasie jest spoko. Na początku samym. Mówiłem, że jest spoko, a jeszcze tym nie robiłem. Nie jest spoko, bo na przykład w momencie, kiedy lecimy przez sufit papierem, papier się nam, powiedzmy, tam zerwie albo coś się stanie, że musimy to otworzyć w momencie, jak mamy pełny zbiornik albo połowę zbiornika masy, to w momencie otwarcia patrzcie, co się dzieje. Na tym rogu jest masa. I po otwarciu albo tą masę trzeba wybierać tutaj szpachelką, żeby nam tutaj nie poleciała, albo coś, bo jeżeli to otworzymy, to ta masa nam się wywala tutaj na ten rant przy zamykaniu. Później my to ściągamy, to się nam brudzi, zamykamy to z powrotem, masa tutaj wychodzi. Ja później to, wkładając rękę w uchwyt, w ten sposób, pyk, zakładam i łapą prosto w tą masę tutaj. I zbiera też się masa tutaj na tych zawiasach, to później zasycha. W późniejszym użytkowaniu może być to ciężkie do umycia. Czy wiadomo, wrzucamy do wody, to rozmakamy, jemy, no ale taka uwaga. Tak więc lepszą opcją jest w starym delkotorze, otwieramy te trzy klamry i podnosimy to do góry. I wtedy masa się nam tutaj nie zbiera. To jest jeden minus tego urządzenia. Drugi minus. Za ciężkie, łapa trochę boli. Może jakiś koks, który ma łapę jak pudzian, to jemu to nie przeszkadza, mi to przeszkadza. Tak więc za duże. Mniej tej masy, wiadomo, częściej dokładamy, ale jeżeli się robi mieszkaniówkę, jak ja tutaj, to myślę, że mi niepotrzebny jest taki duży zbiornik. Kto robi kilometry tej taśmy, no to może potrzebny mu większy zbiornik i ma dłuższe powierzchnie i leci. Przy ślizgówce, no to w sumie to jest tak samo jak w starym, ale w tym jest troszkę gorzej. Nie mam porównania, bo bym teraz to porównał, ale tak myślę, kto ma stary Delco albo Homaxa, to sobie to sprawdzi, ale mi się wydaje, że to
jest szersze trochę. Może, a może nie, no nie wiem. Takie odczucie, ale to w ogóle nie ma wpływu na opinię. Taki luźna gadka odnośnie tego. I to, no nie wiem, nie pamiętam, czy to było bliżej tam, to kółko i to połączenie ślizgowe jakoś trochę lepiej się robiło, albo po prostu dawno nie robiłem i tak mi się wydaje. Jest fajna wymiana szybka tego kółka. To na przykład, jeżeli ktoś robi szkieletówki i ma rogi wewnętrzne, no wiadomo, wewnętrzne rogi przy ścianach, przy sufitach, nie robi ślizgowego, czyli tutaj jest wszędzie płaskie, trochę tylko miałem we wnękach. Tak więc no, użyłem tego z dwa razy, no ale faktem mogłem, jakbym miał stare Delco albo Homaxa, to mógłbym sobie to zrobić najpierw płaskie, później tylko włożyć końcówkę do rogów i machnąć te 3-4 rogi i by było spoko. A jeżeli ktoś by robił szkieletówkę, jak ja tam w poprzednich filmach, to Zunder by był bardzo dobrą opcją. No. Podsumowując, ja na początku tak leciałem, ale tak to jest w ogóle niewygodnie, chyba że czapa mnie na rydwanie wiózł, no to sobie chwyciłem to w ten sposób. Tutaj sobie docisnąłem to szpachelką do sufitu i ta pozycja była spoko, ale normalnie później przeskoczyłem na ten uchwyt. Tu to w miarę wygodne, choć ręka trochę mi zaczęła boleć, ale myślę, że bym się przyzwyczaił. To mogłoby być trochę bardziej wyprofilowane, wtedy ten plastik tutaj, wtedy ten kciuk jakby tu wchodził. On tu jest w miarę wyprofilowany, ale jednak mogłoby to być troszkę, nie wiem, troszkę inaczej. No pod moją rękę to tutaj ten element no nie pasuje, trochę mi się tu wbijał. Czyli tak, do domów szkieletowych myślę, że Zunder lepszy ze względu na częstą zmianę tej końcówki. Bardzo łatwa zmiana podawania masy, to też na plus. Względem starszej wersji, no nie? Delco i Homaxa. A jeżeli, no powiedzmy Delco, bo Homax to jest to samo podróbka. A powiedzmy, że na minus, no to jednak to otwieranie, bo się otwiera i ta masa tam zostaje w tym rogu tutaj, to denerwuje. No i ciężar. Czyli powiedzmy dwa plusy, dwa minusy. Ktoś robi mieszkaniówkę, kupi sobie tańsze Delco, mniejsze. Będzie to dla niego lepszy wybór moim zdaniem, bo ja bym tak zrobił. A kto trzaska szkieletowe domy, dużo, dużo metrów bieżących wewnętrznych i płaskich połączeń, to Zunder dla niego będzie spoko. No ja już go mam. Tak więc no nie będę go sprzedawał. Znaczy, no, prezentów, gifów się nie sprzedaje, ale no ja już go mam, no to będę nim robił. Może, nie wiem, będę sobie mniej masy pchał do tego, do pojemnika, ale jakoś to można przecierpieć. W każdym razie spoko. Znaczy spoko, no. Spokojnie spoko. Łatwa zmiana podawania masy i szybka zmiana końcówek. Minus, za ciężki, masa tu się zbiera w tych zawiasach, to otwieranie jest do kitu. No i tyle. Jeszcze wracając do tego Zundera, przy myciu jest tak, że niepotrzebne są tutaj te rowki w tej rączce, jak widać, nie wiem czy to widać czy nie widać, słońce świeci, czarno jest, tutaj widzicie, rowek, tutaj jakieś przepłoczenia, niby, nie wiem, wzmacniające czy niepotrzebne, tu dziura, tu to samo, dziura,
Tu dziura. Niepotrzebne rzeczy, no wiadomo, wygląda to ładnie, efektywnie, ale przy myciu więcej szczelin, do których może się, znaczy przy pracy więcej szczelin, do których może się masa dostać, a później przy myciu, jeżeli ktoś jest jakiś pedantyczny, jak ja, że chce sobie to doczyścić do funkielówki, no to powiedzmy tam po 10, 20 użyciu w końcu straci nerwy i nie doczyści do końca i za drugim, trzecim razem, no i w końcu się tu będzie zbierać tej masy i będzie to ciężko doczyścić. Ja to muszę wziąć do domu, wrzucić do wanny i to umyć, bo tutaj wiadro za małe. Jeszcze taki minus, jeżeli chodzi o tą maszynkę. Nie ma już co więcej gadać. Na temat tej taśmy się wypowiedziałem. No jest ona bardzo mocna, ale dwa pociągnięcia już mnie zniechęciły. Tak więc przeszedłem do sprawdzonej taśmy z Semina. Znaczy taśmy papierowej. I tyle. Co do poddasza. Tu jeszcze trzeba zrobić łączenia. Co do poddasza, to tutaj nie będę już kręcił tam tych osobnych filmów, jak była tam seria z tymi stelażami, no bo to resztę, cały ten proces będziecie, znaczy widzieliście na wcześniejszych filmach, tylko tak przed kamerą, że to no, faktycznie jest zrobione, żeby nie było, że nie zrobione. Tutaj w oknach zrobiłem tak, że nie daję tutaj flexi dla cornera, no bo to nie ma sensu. Jak wiecie, jak tu się zacina flexible cornera, to trzeba go zaciąć tu, żeby on skrzydełka na siebie nie nachodziły. Żeby one się po prostu stykały, czyli w tym miejscu trzeba go pod bardzo dużym kątem zaciąć. I tu to samo. A ja tu wkleiłem zwykłą papierówkę. Wtedy daję tutaj taśmę, nie muszę zacinać, bo sobie zatnę tylko do pionu tej ścianki. Tutaj w ogóle nic nie zacinam, tylko pyk, pyk. Dorówna ciachami mi fajnie tu wchodzi. Tylko fleksibla daję tu, tu i tu. No i wiadomo, tu. W te rogi nie daję. Nie widzę takiej potrzeby. Jest tylko więcej babraniny. No i dobra, tutaj musimy ręcznie machnąć taśmy na LW, tak jak tu w tym miejscu. I będzie git. Dobra. To by było na tyle. W tym odcinku i będzie coś się dziać, to się nagra. Tak to wygląda. Dobra. Dzięki. Do następnego. Cześć.